Czekaj, napiszę do Dupsona. Wejdź na mój serwer Discord, na pokój admin, to pilne. Daj, ja już z tą gadam. Kamil, ale Dupson tu jest. Nie do niego, do Mamona piszę. A, do dziadka, dobra. No halo? No daj, podobno mało mnie wyzywa, to prawda? Tak, wyzywał cię na live, powiedział jeb Dupsona, szuka tylko atencji, jest antetiuszem. I szuka tylko atencji, jest pan antetiuszem. Dzięki Mamon, żeby, dzięki Dupson, że wbiłem cię na ciebie, bo na ciebie zawsze można liczyć. Zbieram twój fame na internecie, od ciebie ludzi na internecie i zbieram cię fame na internecie. I tam widzę section mi wypadło. Dzięki na suba, dzięki na donata! Obraza łączyła się na live. To czemu on mi tak robi? Powiedział, że na Dupsona szuka tylko atencji na YouTubie. Dupsona szuka tylko atencji na YouTubie, jest jebanym atencjuszem. Dzięki, że biłem się na twojej fejmie, przez ciebie mam tyle ludzi na live, bo ludzie biją do ciebie, a ciebie już się oglądają na live i mam na ciebie wyjebane i szukasz tylko atencji na YouTubie. No to co, on jakiś porąbany jest? No tak, no wyjdź sobie na jego live'a. A widzisz, spuczuję ci, że spuczuję ci teraz, mówi. Naprawdę? Czekaj, odpalę. Zobacz sobie, spuczuję ci, że jesteś przygupem, że dają się twoi widzowie takim przygupami. Zrób mi live'a na Discordzie, pokaż mi to, odpal mi to. Weź mi ekran, pokaż, z dźwiękiem. Tam głupie go pisał. No to, patrz! No to sobie zaśpiewałem piosenkę tak dla mnie, wiesz. Ogólnie to po tym wszystkim już nawet razem i graliśmy, i rozmawialiśmy gdzieś tam i nie było nawet spinki żadnej, no nie? Później coś tam nie, znowu wysnajpił, później się później znowu było spoko, także nigdy nie wiadomo, no nie? Dajdą to do mnie gada? Tak, do ciebie! Że twoi widzowie są playerami, że dają cię zmanipulować takiemu playerowi, tak powiedział teraz. Już nawet przy smoki trafia. To ładnie teksty gada. No tobie gada, a o kim? Powiedział Dupson! Oj, powoli już się rozdziewam, chyba gamerek działa. Już mój mózg działa takimi kategoriami. Napisz mu na Twitchu, napisz mu na Twitchu! Dawid, to napisz, nie obrażaj mojego kolegi Dupsona. Nie obrażaj mojego kolegi, Dupson! Nie obrażaj mojego kolegi, Dupson. Cześć Harry, cześć Mati, cześć wszystkim, siema, siema, siema. To ej, ja Dawid, Dawid, zadam ci pytanie! Zadam ci pytanie, Dawid! Bo oni cię okłamują, Dawid, ja go nie obrażam, ale zadam ci pytanie, Dawid. Czy jakby ci powiedzieli, że na niebie, kurwa, nie wiem, z nieba pada, kurwa, złoto, żebyś wziął wiadro i nie wiem, łapał je, czy też byś im uwierzył? Jego kolegę na twoim musisz się, Dawid, zastanowić, czy mówią ci prawdę, czy nie, bo oni cię oszukują. Dupson! I mówisz, że... Ja mam tego gościa na innego gościa, mordo, ja gram sobie w komputer, ja nie. Ale obrażasz od wulgaryzmów mojego kolegę na twoim, na Twitch, Dupson, Dupson, i mówisz, że jego widzowie to frajerzy. I czy to zrozumiesz, czy nie, to już k***a mi koło chula ta w tym momencie. Przegadaj mu do rozsądku. Ty, Dawid, czy ty zrozumiałeś, co ja do ciebie powiedziałem? Jeszcze raz ci mówię, taka sytuacja nie ma miejsca. Tak samo przychodziłeś do mnie i pisałeś, ale powiedziałeś, jak że jego widzowie to frajerzy, ja nigdy nie i powiedziałeś, i nie że dałem się zmanipulować. Rozumiesz? A nie jak wyzywam kogoś. Troszkę inne rzeczy mnie bawią, wiesz? I fajnie, jakbyś to zrozumiał. On mówi, że nie rozumiesz. Powiedz mu. Ale gadaj, powiedziałeś, że jego widzowie to frajerzy i zmanipulują nie, go! Nie wyzwałem jego widzów i nie do końca mówię, że dajesz się manipulować, tylko że cię okłamali. Bo taka sytuacja miejsca nie ale miała. Ale powiedziałeś, ja że jego widzowie to frajerzy i powiedziałeś, mam że nadzieję, oni Dawid, że manipulują to moim kolegą. Jak na drugi raz przyjdą i ci powiedzą, że cię wyzywam, to powiesz, i że pierdolę głupoty, że on mnie nie wyzywa. I tego wulgarne się słowa ja nie na mojego wyzywać, kolegę, Dupson! Ja mam to w dupie, mordo, ja dobrze gram sobie w komputer, w gierki. Dobrze mówisz, dobrze mówisz. Po chuj mnie teraz grając w komputer w ogóle pomyśleć Dupson nawet o tobie, mordko. Ja nie mam nawet celu, żeby o tobie teraz pomyśleć. Bo ani nikt o tobie nie wspomniał, ani Dupson nic. No chyba, że ktoś by emotkę jakąś dał, no to wtedy bym sobie przypomniał o tobie. Dawid, dobrze mówisz, dobrze mówisz. Także zrozum, ja takich rzeczy nie robię. Masz rację, ale on się wybrania, że tak nie robi. Prawdziwy to jest, prawdziwy, bo ja kojarzę jego name. On kiedyś u mnie na Discordzie nawet był i czekał, bo go, rozumiesz? Nagadali mu, że go wyzywam i przyszedł na Discorda i czekał na mnie. No po co sobie takie żarty z niego robią, no nie? No trochę słabo dla mnie. No ale no trudno, no kurde, no trudno, no. Dawid, masz rację. Weź, posłuchaj, Dawid.
nie musisz wierzyć im we wszystko, co ci mówią. Ale ty to powiedziałeś na swoim live na Twitch, w tym momencie. Do mnie powie coś złego, i obraziłeś mojego kolegę na jego live na Twitch. Rozumiesz? Więc winny się tłumaczy. Taka sytuacja, jak mówisz, by miała miejsce, to tylko dlatego, że ktoś przyszedł i zaczął mnie wyzywać i wtedy ja odpowiem mu tym samym. Ale żebym sam z siebie poszedł i coś takiego robił, to takiej sytuacji nie ma. Dobra, cześć Dawid. Nie chcesz rozmawiać, to nie będziemy. To no, słuchaj, to wierz sobie swoim k***a kolegom i tu nie przychodź już. Cześć. W takim razie. Zdanował cię, nie wierzę. Ja nie będę k***a. Próbowałem spokojnie tłumaczyć. Siedzą u niego, w chuja k***ą. Co za frajer? Cieszą się z tego. Nie chcę to robią, jeżeli to k***a popieracie. Dawaj. Kur z wami wszystkimi, dziękuję. Słyszałeś, co on powiedział? Ja sobie biegnę grać w komputer. Tak, słyszałem, Brian powiedział, tłumaczy się, przed chwilką powiedział, że jesteś p***em, że twoi widzowie manipulują tobą, co oni ci tam będą gadać, to twoja sprawa, mordo. I powiedział, że obrażał cię tylko, bo ty go obrażałeś, a ty go nie obrażałeś. To nie interesuje, nie bawi i tyle, dziękuję. A czy ty to weźmiesz do swojej wiadomości, przyjmiesz, czy nie? Co z debil, ja p***, masakra. Ja więcej nic nie mogę. Chciałem się zapalić na tego debila. Ja widziałem film u twojej starej, mordo. Dobra, ja lecę, no trzymaj się tu, psu. Dobra. Cześć. Co widzowie sądzicie o tej aferze? Nagłej na Izaku, nie spodziewałem się. Event. No halo, tu pson. No, słyszysz, co mówi mamon? Mordo, słuchaj, sprawa jest taka. No. Donate, to ci powiem. To trudno się nie domyślić. Dzięki na donate'a, pozdrawiam. Mordę, tak jak wyzywam ludzi czy coś, że... No, nie oszukujmy się. No, poczekaj, tu pson, tylko powiem ci. No dobra. Od mamy czy od taty przysłowiowego. Bo nie mogę go ominąć, bo to będzie chamsko. Nie wiem, blaszkę w łeb dostał, tak? No masz rację. No także no trochę czasem. Już komentujemy za Steama, już komentujemy! Dobra, Tupson, słuchaj! Mamon jest na moim Discordzie. Oddaj pieniądze. Jako Mamon jest na moim Discordzie. Promowałeś jej na live, pozdrawiam Belka i Uszatego. Dałbym ci linka do Discorda, byś dałbym ci rangę, by przebyć na kanał i byśmy sobie z nim porozmawiali. Rzeczy, piszesz takie brzydkie rzeczy, kurwa. No z Mamonem. Takich donate'ów ziomu. Musi być miło się wypowiadać o ludziach, jakiś ten, a nie jakiś ten, kurde. Nie dawajcie takich donate'ów brzydkich, naprawdę. To czekaj, to czekaj, już ci daję linka, dobra? Ale jesteś chujowy, dobra. Nie wiem, w tym donajcie do mnie coś, tak? Ja powiem, to jak będziesz na kanał Max 1, to dam ci rangę i ten, będzie na pokładnie. Tylko tym razem dobra, ja sobie sam zrobię tego klipa, bo nie można... Okej, już ci wysłałem. Nikogo. Ale jakbym powiedział, nie wiem... To wejdź na pokój Max 1. Dobra, wchodzę. Halo tu pson, halo kotek. No siema. Kupę lat. No siema. Psona. No halo, odmutuj się! Tupson! No halo. O jest Tupson, siema Tupson. No siemanko. No siema Dupson, siema Dupson. Siema. Tupson jest tutaj pierwszy raz, więc jak co to bądźcie na nie gmili. No tak, Dupson ma live'a na Twitchu, wiem. Tak, wiem. I co Guza zawołaj kotek, Guza zawołaj. Guzą. Dawida, mamon miał być. Pamiętasz? Tak, właśnie, kurwa, Mać pisze do niego, mam go w znajomych na Discordzie, no, ale on mnie chyba, on mnie chyba usunął ze znajomych, ale nie jestem tego pewny, ja sprawdzę na listę. O, jest Mamon, napiszę siema do niego. Siema chłopaki. No siema. Tupson! Hej Tupson i hej kotek. No siema. Guzo! Tupson jest tutaj pierwszy raz na tym Discordzie, to bądź dla niego miłe. No dobra. I zero wyzwisk na Tupsona. Oczywiście. Wysłałem mu dzisiaj donate'a za 109 zł 48 groszy. Kamil, mogę ci coś na kamerce pokazać? Nie. No dobra. A Tupson, nie Tupson, tylko Guzo, strzelałem dalej tam bangli do ciebie? Strzelałem bangli, czy już ty stali? Na razie nie strzelają. Ale strzelali, tak? No. Pracy. I to robią w dzień czy w nocy? Najczęściej w nocy. Serio? No, jak śpisz, się budzisz, bo słyszysz strzały. To dlaczego policja nie reaguje w Anglii na to? Bo się boją gangsterów. No, po co jest policja tego Blondynie, jeśli w Anglii, jeśli nie mogą reagować na terrorystów? No racja. Dobrze, daj mówić. Czekaj, napiszę do Dupsona. Wejdź na mój serwer Discord, na pokój admin, to pilne. Daj, ja już z tą gadam. Kamil, ale Tupson tu jest. Nie do niego, do Mamona piszę. A, do dziadka, dobra. No, niech wejdzie.
Zbanował no mnie właśnie... na Twitchu mnie zbanował. Guzo, kiedy będziesz na domu, na chacie, na kiedy będziesz na chacie? Zgadzaj, że nie jestem w chacie. Słuchaj? No bo jesteś na telefonie. Słychać. Aha, no dobra, nie wiem, Guzo, po pierwszej? A gdzie trafiłeś, Guzo? Kurde. U siostry. U siostry? No, chatę jej pilnuję. A gdzie ona poszła? Do pracy. Pokażę wam coś na ekranie, okej? Na ekranie, wejdźcie sobie na mój ekran. A dobra. Widziałem, jakiego fajnego kotowinera ma moja siostra? Patrz, udostępniam ekran, patrz ile mam gier od kolegi. Jo, 400 gier. Patrz ile mam gier, zajebistych. Kto ci ogarnął? Dawid. No tu co mi ogarnął gry. Dawid, wiesz jaki to jest kolega? Mam wszystkie gry, stary, mam wszystkie Half-Life'a dwójkę, mam tego CS'a, mam Call of Duty, wszystkie części Call of Duty mam dwójkę, Tom, Call of Duty, Tom. Elden Ring, powiesz, że masz tyle gier. Te konto dostałeś od pracownika Valve, ten co Steama założył, bo to mój kolega no. jest. I on ci dał. A od Gabena? Od Gaben ci dał, Gaben. Ten Gaben to do Ulaniego jest podobny trochę. Znam grubasta, znam. Już przestańcie wyzywać kurwa ludzi na tym Discordzie. Wiem, że macie do niego zwady, ale kierujcie swoje uwagi do niego, a nie gdzie tak rzeczy na Discordzie. Dobra, to przepraszam Łukasza szybko, że go wyzywałem. Okej? Okej. No rację. Macie tą grę? Dawid, powiesz Elden. Proszę Morkę. Elden Ring, macie Elden Ringa? No. Tak, będziemy grać. No. Będziemy grać. Borderlands, macie Borderlands? O, ja mam dwójkę. Dzięki za ciebie, Matę! Pozdrawiamy, kurde! Daj, te wszystkie te gry zagramy. Kamil, może codziennie będziesz robił ten, live'a codziennie z innej gry. O. Filmiki będę nagrywał! Mam tyle gier! Ale z różnych gier codziennie. Z różnych gier, Kamil, codziennie inna gra. Dawid, pobieraj... No racja! Dawid, pobieraj co chwilę inną grę i sprawdzaj, czy fajna. No. I tak nagrywaj odcinki. Wiesz, jak się Kamil na tym wybijesz? No. Będziesz miał miliard widzów. Dzięki mordu na 7 złotych, pozdrawiam! Wezmę sobie twoje uwagi do serca! No nie! Wezmę sobie twoje uwagi do serca, mordo! Powtarzam, wezmę sobie twoje uwagi do serca! Kamil, patrz na moją kamerkę! Ale bym go tak nożem wziął, tak... Nie mogę, nie widzę, kliknij, patrz! Na kanał kliknij! Kotomile! Dajcie mi noża na tego, Kotomile! Jeny, a co byś zrobił? No. Tylko tak. Tak, to co byś tym nożem zrobił? Kotomilera! Ty Kamil, a ty też się czasami tak liczysz jak ten kot? Nie! A, no dobra. Kotomiler, nie licz się, bo cię... Bo co, Dawid? Bo się zaliczę na tobie, Kotomile! Dużo, 50 zł. Tak nożem w klatę, tak... O, aż uciekł. Dobra, wyłącz kamerkę, Guzo. Guzo, wyłącz kamerkę. Dobra, Dawid, trzymaj się. Dobra, trzymaj się tam, tu psa. No nara, trzepaku. Trzymaj się tu, psa. Dawid, ustaw w nocy, żeby Elden Ring się pobierał. Elden Ring, żeby się pobierał. Okej, dobra, wyłączam. Dawaj, ja Ej, też Kamil, pobieram. Bo ty masz prawie... Ale event dzisiaj. Dzisiaj w ogóle dużo eventów. Dawid się kłóci z Mamonem. Tutaj jakieś rozmowy.